Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, to jest kolejny opowiedzieć odcinek z symulatora Contraband Police. My sobie mieliśmy coś takiego fajnego jak wyłączenie interfejsu użytkownika. I teraz sobie mogę zrobić zrzut ekranu. I teraz, drodzy Państwo, idziemy sobie zobaczyć na tablicę. Analiza Alvarak, żadnej żywności. Czerwony, czarny i 41 lat. Już wszystko zatem wiem. A ten nie jest ani czerwony, ani czarny. Witam. Ziemniaki sprzedajesz, ale strasznie drogo. Dawaj pan dokumenty. Konieczne, konieczne. Na razie to się zgadza, też się zgadza, numer dokumentu. Też się zgadza. Pojazdu też się zgadza. Za pojazdu też się zgadza. Pana zdjęcia też się nie zgadza. Pewno się pan odróżniasz od siebie, nie to chciałem. Dobra. WNR 98-49X. Natareczką sobie poświecę, panie. Karotynowa kontrola. Sprawdzę sobie, co tutaj pan masz. Czemu nie mogę? No dobra. Pisz mi to pan, nie chce mi się liczyć. Areszt z cementem 9, detergent 3, zagrożenie biologiczne 1. No, tylko pan jest Alvarak. Jestem, by pan mógł w sumie wiedzieć. No nie wierzę, wszystko to ma w porządku. Może ja się niepotrzebnie tutaj tego zdjęcia doczepiłem. No tam mało kwadratu, nie wiem. Różnica duża. Światła tam są. Leżak jest, co ona jest. I też jest ładnie, pięknie. I też na pierwszy rzut oka nic nie widać. Jest w porządku. A taju siem rachowy. Kolejny, proszę. Oddajcie, wariuszu komandir. Oczywiście, jedno zdjęcie było dobre. Dobrze.
No zdarza się. Proszę rado. Czemu będę to poriadka? O, tu pan chociaż widzę. Pan Jerzy Jawus. O, w porządku. Numer dokumentu też jest w porządku. Jedną krowę mu pan wiedziesz. Krowa jest jako zwierzęta, a nie jako żywność. 984 HD. Adam 70 PD2. 1030. Wszystko się panie zgadza. Wejdziemy tylko tutaj na stronę. No i super, jest pan czysty. Witam, witam. Dobra, panie, jedna lampka. Okej, zderzaj w porządku, lusterko pan masz, jedna przebita opona. Tu w porządku. Tutaj nie masz pan lusterka za to. No dobrze. Pan jest czysty, na pewno. Rado tu ksajła, manu, a dzioba czysta. Czerwony i czarny. Daryłem jedną wybitą szybę. Atajcie. Ad maturo. A to wysiadamy. Damala. Czego bo ja tak chcę? Atajcie. Proszę mnie przepuścić. Jeśli będzie poszukiwany, to nic do nielegalnego nie będzie przewoził. Już są. Pamiętać, jak już to i tej kury trzymamy. Ten będzie sprzątał tyle samo czasu, to. Powie to chociaż. Sprawdźmy, nie? Dobra. Ada? Ad Maduro? Oczyść pan tą strefę i zobaczy. No. Kolejny zapraszam. Chociaż nie mamy tego poszukiwanego. Tysiąc 380. Proszę od dokumentu. Pomożeś pan tu ukradł? Nerwoję. Magasz i detergenty. Numer ziomu panie nie zgadza. Data ważności się akurat zgadza. Nawet ja. Tu mamy dwa detergenty. Nie madre do sprawiedeli, czy to gruzku. Detergenty i trzymaniarze. Gdy to otworzymy, nie ma nic. Proszę zwrócić.
samochód, panie, masz pan czysty? No tylko te... Jest wszystko w porządku. No dobrze, co ja panu mogę zrobić jeszcze? Właśnie. Wydawałoby się, że coś tu jest nie tak. Dobra. Przede wszystko w porządku. Tylko pan masz. Masz pan sobie dwóch. Ma pan. Tu zderzak pan masz. Ładnie, pięknie. Światła są. I dwóch szyb pan masz. Ładnie. Do widzenia. Nie tam. Kolejny, zapraszam. Wierzył tak ostro, że myślałem, że przyjedzie. Sorek. Witam, witam. Petr Ergazev. To się zgadza, numer dokumentu też się zgadza. No to pan wygląda bardzo podobnie. Mówisz pan ważny, to jak byłby Węgier i się mogło to zgadzać. Ale panie Masę, żeś pan przekroczył. Widzisz pan trzy gozy, z czego obie trzy się ruszają. No dobrze, panie, to nie mam nic więcej do sprawdzenia. Porównanie sobie tych kolorów tego. No dobrze. By było w porządku. Tutaj panie wszystko ładnie. Lustereczko jest. Szybka jest. Lustereczko jest. Do widzenia. Barasto, szybka. Co pan tu wiedziesz? A nie, na mnie? Na mnie pan trąbisz? Na mnie pan trąbisz? Na mnie? Jeźdź pan tak. Chcę zamknął. Akrowrotaj. Perfekcyjny. Lew bojko, lew bojko. To by się zgadzało. To też by się zgadzało. Data ważności to się zgadza tutaj też. Karistanu. Azam 72. Maga prawidłowa. Samochód pusty. To się zgadza. Oponki są, szeby są, tu wszystko. Panie, masz pan? Pięciu pan wyglądasz tak samo.
Dobra, ja się będę tutaj czepiał. Nie mam do czego. Atlista. Atma idzie od dycha. Utrośne. My madre wartny robotca. A ile za 810 to jedziemy? Na takie pieniążki? Czemu nie? Nic innego nie mamy do roboty, trochę zapełnimy sobie na ścień. Dobra, jedziemy postrzelać, to trzeba jechać na sygnale, nie? Że dzisiaj będzie jakiś zmasowany atak na nasz posterunek. To ma kiepski poziom strzału. Kiedyś mi się wydawało, że to było trochę lepsze. Poszło na nie. Oni się tak uwzięli na mnie. To o wiele gorzej trafić, tak mi się wydaje. A gdzie jest reszta oddziału? Pomóż oddziałowi, a na razie to tylko ja siebie słyszę. Poczekajcie panowie, muszę się tutaj trochę uleczyć. Źle. Dobra. Amunicji jeszcze mamy wystarczająco, mi się wydaje. No co, wsiadamy i wracamy.
Cichutko. Nie chcę mi się. Na razie jeszcze i pewnie żeśmy pan potrącił. Nie mamy jeszcze dużo pieniążków, aby coś z sensem ulepszyć. I tak, udało się, panie. No już wiem, o co chodzi. Narożniki? Narożniki. No tak, jeszcze pan tu niech sobie przyjdzie. Super, wiesz pan? Ja tu byłem pierwszy. Tylko nie podpalcie mi mojego lasu. Dobrze, straciłem jakiegoś. Albo się ukrywajcie, albo coś, bo no nie wiem. O, to ty za tymi beczkami, co mi miejsce zajął. Kiedyś, że mi zajął miejsce. Jeszcze narzeka. Można było wykupić, żeby jakieś kończę lepiej strzelali czy coś. Na razie to coś ciepło im idzie. Dobra, panie Maximo, idź pan się ulepszy. Pan dobrze robotę robisz. No, system inspekcji, mechanik. Strażnik graniczny. Kapelnowicz też może być. Właśnie, ile mamy? 1300. Aha, żeby mieć więcej, to trzeba kupić te baraki, nie? Najpierw. Nie, to my już strażników mamy. Dobra. Idziemy spać, trochę wam tu ulepszyłem, nie? Dobrze, drodzy państwo, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc
Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.